Witam serdecznie na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2023-2024. Proszę wszystkich o powstanie. Całość baczność. Sztandar ośrodka wprowadzić. Do hymnu. Dziękuję, proszę spocząć. Proszę Państwa, jesteśmy już po dwóch zakończeniach roku szkolnego w Pilczowie. Teraz będzie zakończenie roku szkolnego w Umianowicach. Proszę Państwa, chciałem parę słów najpierw skierować do rodziców, później do uczniów. Szanowni Państwo, minął jeden rok szkolny, kolejny ten rok szkolny. Na terenie fundacji jest to po raz 12 zakończenie roku szkolnego. W Umianowicach po raz 10 zakończenie roku szkolnego. Kto pamięta to pierwsze zakończenie w roku 2014? Dzieciątek było bodajże 11 wtedy. No, niewiele tu osób jest, które pamięta to pierwsze zakończenie. Bardzo się cieszę, proszę Państwa, że jesteśmy w tym gronie, że dzieci zdrowo, cało, bez wypadku, bez żadnych zdarzeń losowych dotrwały do końca roku szkolnego. Bardzo dziękuję serdecznie rodzicom za tą współpracę całoroczną przy tym procesie zarówno opieki, wychowania, ale tej współpracy, którą trzeba utrzymywać ciągle z nauczycielami, nauczycielami rewalidacji. Szanowni Państwo, też w słowach, bo akurat macie Państwo tak, że jest Pani Przewodnicząca Aneta Paproć i Pani Wiceprzewodnicząca Ela Krzywicka, więc Zarząd Rady Rodziców. No właściwie dwie najważniejsze figury w tym zarządzie, także chciałem podziękować całemu zarządowi za współpracę całoroczną. Bardzo mi miło było zawsze, szczególnie, że zarząd zawsze pamięta o moich imieninach, urodzinach, chociaż o tych urodzinach bym chciał zapomnieć już, bo już ta cyfra jest nieprzyzwoicie wysoka. O, chciało być. Niestety. Także bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, wszystkim nauczycielom rewalidacji, ale też również pomocą, kierowcom, kucharkom, pani woźnej, właściwie wszystkim pracownikom, którzy przez ten rok intensywnie pracowali i wpływali na to, że opieka i wychowanie naprawdę się zamknęły w takim kole, którym można nazwać całkowita opieka. Proszę Państwa, nie będę rodziców przekonywał, ani naszych uczniów, jak trudna jest praca, szczególnie tu w Umianowicach, gdzie większość dzieci jest ze spektrum autyzmu, gdzie praca wymaga przeolbrzymiej cierpliwości, miłości, żeby być spokojnym, ale również, proszę Państwa, tej wiedzy merytorycznej, żeby zmieniać te dzieci, które są tu w szkole. Dzisiaj jest taka niebywała okazja też, bo część uczniów przechodzi do czwartej klasy, część uczniów przechodzi do klasy PU. Część uczniów, proszę Państwa, musi przejść do szkoły w Pińczowie, bo kończą klasę 1-3 dla dzieci z niepełnosprawnością lekką. No też jest to sukces.
zarówno pani wychowawczyni, ale również sukces całej kadry nauczycielskiej, wychowawczej. Tak również w internacie te dzieci są, także gratuluję serdecznie i dziękuję za tę pracę. Proszę Państwa, kolejnym takim jakby etapem tego wychowania no są również wakacje. No niestety mas już nie będzie przez te wakacje, także przede wszystkim proszę o bezpieczne, jeszcze raz powtórzę, bezpieczne wakacje. Żeby każde z dzieci miało zapewnioną opiekę, aby każde z dzieci miało zapewnione to wszystko, co my dawaliśmy tutaj przez ten cały rok szkolny. Prawo niestety ewoluuje. Teraz w tej chwili mamy już, proszę Państwa, tak zagmatwane całe to życie, że prawo, które powstało teraz 19 kwietnia, wyszła kolejna ustawa o wychowaniu, opiece nad dziećmi. Dotyczy to oczywiście rodziców, nie szkół. Tak zwany Lex Kamilek, proszę Państwa, no nie pozostawia żadnych, proszę Państwa, złudzeń. Ja sam też jestem rodzicem, ojcem, trójki dzieci, że no tę opiekę musi być wzorcowa. Proszę o tym pamiętać, bo jak oglądacie telewizję, to codziennie jest jakieś zdarzenie losowe. Często to telewizja przedstawia inaczej, bo często to jest wypadek, przypadek, ale proszę pamiętać o tym, że nasze te dzieci, bo to są i wasze, i nasze dzieci, wymagają szczególnej troski i opieki. I bardzo bym prosił, żeby Państwo to zrealizowali. Ja dzisiaj ze względu na temperaturę i pogodę wysoką oczywiście nie będę przedłużał, bo chcielibyśmy jeszcze dzisiaj rozdać nagrody i pożegnać uczniów, którzy kończą szkołę. Dlatego bardzo proszę Państwa o powstanie. Całość, baczność. Drodzy uczniowie, nie rozmawiamy. Proszę pokazać rodzicom, że jesteście bardzo grzeczni. Całość, baczność. Sztandar ośrodka wyprowadzić. Dziękuję, proszę spocząć. Proszę Państwa, zaczniemy dzisiaj nietypowo od pani Eweliny Nowak, także zapraszam. Grupy rewalidacyjne z panią pomocą, panem pomocą, bardzo proszę zaprosić. Zaczynne uczestnictwo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zapraszamy. Dyplom otrzymuje uczennica szkoły Patrycja Babiarska. Serdecznie gratulujemy ukończenia szkoły. Będziemy tęsknić. Będziemy płakać. Tak. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć te parę słów, ponieważ często się
Często się mówi, że brak nadziei albo brak wiary, brak miłości powoduje, że gnuśniejemy i nie wykonujemy żadnych działań. Nasza Patrycja z Agnieszką, która ukończyła w zeszłym roku szkołę, jest najdłużej żyjącym dwoma dziewczynkami w naszej Polsce z zespołem Reka. Są to dziewczynki najdłużej żyjące w Polsce. Proszę Państwa, kiedy ja się uczyłem oligofrenopedagogiki w 91, to mi powtarzano, że te dzieci maksymalnie mogą żyć 14, 15, czasami mówili 12 lat. Patrycja nasza kończy w tym roku 25. Proszę Państwa, jeszcze sama stoi podtrzymywana, ale uczestniczy we wszystkich zajęciach. Proszę zobaczyć. Jest ta wiara, jest ta nadzieja. Taki jest postęp medycyny, Szanowni Państwo, że dzisiaj niewidomi zaczynają widzieć, niechodzący zaczynają chodzić. Dlatego mnie zawsze ta, proszę Państwa, wiara przyświecała. I tu jak z mamą rozmawiałem wielokrotnie, mówiłem, że trzeba mieć zawsze nadzieję. Patrycja idzie na warsztaty terapii zajęciowej. To jest nie do wiary, ale to będzie druga dziewczynka po Agnieszce, która skończyła Binek w zeszłym roku i będzie, proszę Państwa, na warsztatach w Michałowie. Także do wszystkich rodziców mówię, trzeba tej wiary i tej nadziei, bo czasami, nie płacz skarbie, bo ona rozumie dużo. Proszę Państwa, utrzymamy Cię. No to weź, poczekaj, no. Proszę Państwa, dlatego proszę zawsze mieć tą nadzieję. Mnie ojciec wielokrotnie powtarzał w różnych sytuacjach życiowych, że dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I proszę o tym pamiętać. Nigdy nie odpuszczać. Nigdy. Czasami miesza się w to palec tak zwany Boży i można, proszę Państwa, wtedy zobaczyć i uwierzyć. A ja wierzę bez tego, że nawet jak nie widzę. Także Patrysia, będziemy Cię odwiedzać. Już na Dzień Chłopaka jedziemy tam do Ciebie, do Michałowa. Także myślę, że jeszcze przy dyskotece, przy tym będziemy chodzić. Wszystkiego dobrego. Pani Marzena Cofur, bardzo proszę, klasy 1-3. Jeszcze zapraszam moje pomocy, panią Weronikę Adamczyk i panią Wandę Detko. Chciałabym zaprosić ucznia Ksawerę Koskowerę-Woźniaka po odbiór dyplomu ukończenia pierwszej klasy oraz nagrodę. Zapraszam teraz Oliwierka po odbiór swojej nagrody. Dominik Zamojski. Dominik ukończył trzecią klasę, zdał do klasy czwartej, więc od następnego roku, od września, będzie kontynuował naukę w szkole w Pińczowie. Igor Migoń również ukończył trzecią klasę.
zdał do klasy czwartej i będzie kontynuował naukę w szkole w Pińczowie. Chodzę tu do zdjęcia. Mamy ładny, pani bliżej. Kurtki trzeba zasłonić. Dziękuję. Reszta uczniów odebrała już wcześniej swoje. Proszę Państwa, a ja jeszcze panią Wandzie zatrzymam. Proszę Państwa, to tak szybko czas leci, że nie zauważyłem, że pani w tym roku przychodzi na emeryturę, ale żebyście Państwo nie myśleli, że odchodzi. No brawo, no ja nie wiem. To 1 września wraca, tak żebyście nie myśleli. Nie pytamy, jaka jest wysokość emerytury, ale kocha dzieci, chce pracować dalej. Tak. To jest najważniejsze. To na tej nowej drodze życia, a właściwie starej, wszystkiego dobrego i przede wszystkim zdrówka. Zapraszamy, proszę Państwa, panią Ewę Minior, klasa 1-3. Dobry, na początku zaproszę moją misię Kołkiewicz na środek do odbioru prezentu. Jaką misię, myślę, dzieci nie znam, to Michalina! Ale ej, coś miała dać panu dyrektorowi, podziękować. Dziękuję ci ślicznie, ale mówiłem ci, że jesteś, jak ty nazwałaś się wczoraj? Popatrz na mnie, nie na prezent, jak się nazywałeś wczoraj. Ale jak powiedziałeś, że jesteś największą, co? Jak to powiedziałeś? Proszę Państwa, powiedz... Ale to prezent zabieramy. No to zróbmy, ale z panem dyrektorem. Warunkiem otrzymania prezentu jest zdjęcie. Michalina, proszę Państwa, ma ksywę kierowniczka. Zarządza wszystkim właściwie na Umanowicach. Chodź, chodź, proszę Państwa, to jest ta nowa klasa u góry, także pani Ewa zostaje z tą w tej klasie. No i już ma tam więcej tych dzieci od 1 września, także to także dziękujemy. Zapraszam panią Ewelinę Marmur. Też klasa 1-3. Zapraszam do siebie ucznia Nikodema Ciosa po nagrodę za osiągnięcia w nauce i uśmiech każdego dnia. Zapraszam do siebie ucznia Oskara Podsiadło po nagrodę za osiągnięcia w nauce i uśmiech każdego dnia. Teraz zapraszam Józefa Kruka. Nagrodę za osiągnięcia w nauce i uśmiech każdego dnia. Nagroda jest.
I uczennicę Joannę Baran w nagrodę za osiągnięcia w nauce i uśmiech każdego dnia. Też druga kierowniczka rośnie. Dla mnie? Nie, ja dziękuję pani, żeby przybyła. Ale dyplom na samochodzie. A gdzie wyszła? Nie wiem, no mówiłaś panią. Wow. Proszę Państwa, zapraszam Panią Magdę Saramon, z Panią pomoc. Bardzo proszę. Zapraszam po odbiór nagrody Aleksandra Andrzejowskiego. Oluś miał wczoraj urodziny 16. Świętowaliśmy, także brawa dla Olusia. Zapraszam po odbiór nagrody Macieja Krzywickiego. I zapraszam po odbiór nagrody Eryka Pietrzyka. Chodź, Eryczu. I mamy jeszcze w klasie dwóch uczniów nieobecnych, Patrycję Jach i Szymona Harafa. I nagrody dzisiaj pojadą, kierowcy zawiozą im do domu. Dziękuję. Proszę Państwa, zapraszam następną klasę, pani Maja Małgorzata. Bardzo proszę pana Jacka też tutaj z pomocą. Zapraszam po odbiór nagrody uczennicę Sofii Tirihandry. Martynę Zielińską. Uczennicę Angelikę Głuszczyńską. Ile uczniów odebrało już nagrodę. Dziękuję. Zapraszam panią Annę Skrzypek i pana Pawła. Nie wiem, czy pan Paweł będzie mógł wyjść, tak?
Zapraszam po odbiór nagrody Wiktora Sionka. Tu jest pan Paweł. No, mógł być z inna zabawy do zakrzywania. Zapraszam po odbiór nagrody Jakuba, poproszę. Uwa! Zapraszam po odbiór nagrody Piotra Mazura. Zapraszam po odbiór nagrodę Oliwiera Pakułę. Aleks, która odbierze dzisiaj nagrodę na ukończenie roku szkolnego oraz prezent z okazji 18 urodzin. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, no to zapraszam chyba jedynego wychowawcę męskiego, to pana Kamila Latuchę. Zapraszam serdecznie. Zapraszam bardzo serdecznie panią Żanetę przede wszystkim. No i Juleczkę, Luka Kisak. Juka, zapraszam po nagrodę, chodź. Wiolka Diabełek. Wiolcia, chodź. Widziałem mamę, ale nie wiem, czy jest Mariusz Stajniak. Jest Mariusz, chodź. Zapraszam teraz Daniela Daszutę. Daniel.
Musimy sobie skończyć z pan redaktor. Uśmiechać się. Zapraszam Krystiana Segdę. Maciuś Jędrzejczyk. Proszę Państwa, teraz wyjąłem na chwileczkę mikrofon od Pana Kamila, ale bo mamy dwie uczennice, które kończą w tym roku szkołę przysposabiającą do pracy. Odchodzą z Umianowic, ale to nie znaczy, że odchodzą z fundacji, ponieważ przechodzą na warsztaty terapii zajęciowej. Więc, Szanowni Państwo, myślę, że się już niedługo na 30 września na dyskotekę z okazji Dnia Chłopaka zobaczymy. Panie Kamilu, proszę przeczytać, bo przygotowaliśmy tu kończące prezenty. Aleksandra Stosik, zapraszam po odbiór nagrody. Weronisia Poniewierka, zapraszam. Gratulujemy. Ola, chodź, przyjechała pani Kasia, zrobimy sobie jeszcze jedno zdjęcie. Ola Stosik. Nie, może się nie będziemy reklamować, bo jeszcze się ten skarbowy zajmie. To jest Jurka. To jest dziewczynka. Patrzcie, tu. To jest Jurka. Dziękujemy. Proszę Państwa, nim oddam głos Pani Przewodniczącej, chciałem jeszcze pokazać Państwu albo powiedzieć o dwóch pracownikach, właściwie trzech. Jednym duchu, którego Państwo widzą często, ale
nie mają, nie kojarzą. Także zapraszam tu panią Monikę Grdulską na chwileczkę. Może nie zrozumieć, bo tutaj na Omianowicach wszyscy do niej mówią szefowa. To, że tak wszystko tu, proszę państwa, hula, to naprawdę w 99% jej zasługa. Zna się na piecu, zna się na paliwie, zna się na kosiarce, na wymianie opon, gdzie są zawory, gdzie jest wszystko, gdzie jak coś wyskoczy, wskoczy, wyskoczy. Proszę państwa, także olbrzymie brawa, bo ja bardzo serdecznie chciałem podziękować publicznie. Proszę państwa, dzisiaj sobie tak umyślałem, bo minęło 3 lata, właściwie powinienem to w zeszłym roku zrobić, ale bo jak minie 2 lata, to mija taki pewien okres sprawdzenia, prawda? Czyli to jest taki okres prenatalny plus, proszę państwa, ten okres wychowawczy. Chciałem tu zaprosić panią wicedyrektor Ilonę Majcher i panią kierownik internatu Barbarę. Bardzo panią Barbarę, proszę. No, kupiłyście sobie nowe krępliny i nie chcecie się pokazać publicznie. Proszę państwa, wiecie pewnie z życia i z kontekstu tych wszystkich, że nie ma nic gorszego niż być wicedyrektorem, bo ten nadzór pedagogiczny z ramienia mojego przejęła pani dyrektor Majcher na Umianowicach. No i pilnuje wszystkich nauczycieli, ale też nie nauczycieli, wszystkich nauczycieli rewalidacji. Jest to funkcja bardzo niewdzięczna. Na dodatek jest przewodniczącą zespołu. Musi to, proszę państwa, wszystko przez siebie wchłonąć, poprawić, zwrócić uwagę, nauczyć. Także, proszę państwa, bardzo dziękuję po tych 3 latach, po raz pierwszy publicznie, ale będzie to, mam nadzieję, przez pana redaktora wyeksponowane. Także bardzo dziękuję pani dyrektor za to wszystko. Pani Barbara, jak wiecie, też od 3 lat jest kierownikiem internatu. Od dwóch. To akurat z panią się dobrze wstrzeliłem, bo tu, proszę państwa, jeszcze pani Basia nie mówi głośno, ale zaprasza, bo ma egzamin na mianowanie, ale pod koniec sierpnia pozytywnie go na pewno złoży, bo już czytają sprawozdanie. Ja, proszę państwa, pomimo, że jest bardzo mały internat, znaczy bardzo mały, no stosunkowo mały, patrząc na Pińczów, gdzie jest 42 dzieci, ale zapewniam państwa, że tych 14 pociech są tak wymagający, jakby było to tych dzieciątek 60. Także pani Wasiu, bardzo dziękuję za te 2 lata ciężkiej pracy z ramienia tego nadzoru dyrektora i bardzo się cieszę, proszę państwa, że wszystko to też funkcjonuje na internacie. Czasami skarpetki, powiedzmy, Kuby Paprocia jadą do Kielc, a Kielc przyjeżdżają do Kuby Paprocia, ale proszę państwa, generalnie wszystko się pani zgadza, tak? Bardzo dziękuję za pracę tym paniom, także wszystkiego dobrego. No to pani przewodnicząca, czas na panią i na panią wiceprzewodniczącą. Bardzo proszę. Drodzy nauczyciele, wychowawcy, droga dyrekcja i wszyscy pracownicy. Ja odchodzę, bo ta pani jest wyższa ode mnie. Pracownicy pracy. Dopiero co rozpoczynaliśmy tutaj rok szkolny, a dziś go kończymy. No z roku na rok mam wrażenie, że ten czas to po prostu biegnie coraz szybciej. No ale z tej okazji mam też ogromną przyjemność podziękować wam wszystkim za każdy dzień pracy, za te zajęcia pełne pasji, za tą ogromną pokładę cierpliwości, jakie macie do tych dzieciaków. Dziękujemy wam, że potraficie stworzyć tutaj taką cudowną atmosferę, która sprawia, że nasze dzieci wcale nie cieszą się z tych dni wolnych ani wakacji, ale raczej nie mogą się doczekać powrotu do szkoły. A jest to coś, co zasługuje na ogromne słowa uznania. Panie dyrektorze, jeszcze słowo do pana, bo panu też się należą ogromne podziękowania. Pańskie umiejętności zarządzania szkołą są naprawdę niewiarygodne. Organizowanie uroczystości, wycieczki, spotkania, zebrania z rodzicami,
Mam wrażenie, że to jest jak żonglowanie nie trzema, ale 50 piłeczkami naraz i to podczas jazdy na rowerze jednokołowym. Niby niewykonalne, ale jednak się panu udaje. Nie wiem, jak pan to robi, ale proszę robić to dalej, bo wychodzi to panu rewelacyjnie. A na nadchodzące wakacje i panu, wszystkim pracownikom, wszystkim przede wszystkim zasłużonego jak najbardziej odpoczynku. Nabierzcie siły i chęci do pracy na przyszły rok szkolny, bo we wrześniu na pewno będziecie mieli co robić po tych wakacjach. A rodzicom i sobie również życzę przede wszystkim dużo cierpliwości. Zwróćcie sobie, kochani, zapas melisty w szafce, bo na pewno się przyda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ja myślę, że trochę pani tak z sarkazmem to powiedziała, bo raczej te ostatnie spotkania z rodzicami, jak ja byłem w tle, nie były tak do końca miłe. Ale bardzo dziękuję. Myślę, że też mi to przynosi pewną satysfakcję. Szanowni państwo, ja jeszcze tak chciałem, oczywiście państwo wychowawcy przypomną wszystko jeszcze raz w salach. Widzimy się 2 września w tejże sali o godzinie 11:30. Internat zaczyna pracować od 1 września, to jest od niedzieli. Także jest troszeczkę wolnego. Jakby ktoś jeszcze zapomniał, to bardzo proszę pamiętać, że 6 września już wyjeżdżamy na Zieloną Szkołę, tym razem nie do Pucka, tylko do Olsztyna. No i do zobaczenia w takim razie. Bezpiecznych, słonecznych wakacji dla wszystkich.